Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan Michał Kuczmierowski, który kieruje Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, wczoraj dowiedzieliśmy się, że zapowiedziana dostawa szczepionek AstraZeneca nagle została odwołana. Proszę powiedzieć, czy są już informacje pewne? Pytanie też oczywiście, na ile one mogą być pewne, ale informacje pewne, jakieś deklaracje producenta co do terminu tej dostawy. Czy deklaracji jest sporo, natomiast no, nas interesują już potwierdzone awiza kolejnych dostaw. Spodziewamy się najbliższej dostawy w poniedziałek, to będzie dostawa połączona. Właśnie ta zaległa wczorajsza, o której my również się dowiedzieliśmy wczoraj, oraz dostawa, która była zaplanowana na poniedziałek, to będzie właśnie około 300-kilkudziesięciu tysięcy szczepionek AstraZeneca. No, najbardziej skandaliczne jest w tej sytuacji to, że dowiadujemy się właściwie w tym samym dniu, kiedy spodziewaliśmy się dostawy, że jej nie będzie. Mamy zaplanowany cały harmonogram działań. Również rozkręcone szczepienia, w tej chwili końcówka szczepień nauczycieli, za chwileczkę szczepienia grupy zero. Dlatego to jest ważne, żeby te szczepionki docierały na miejsce bardzo sprawnie. Z tą sytuacją sobie poradzimy, muszę wszystkich uspokoić, że to nie była duża dostawa i no, nadrabiając w nocy będziemy pewnie to dostarczać na wtorek, tak żeby te szczepienia były kontynuowane, więc nie ma żadnego ryzyka dla pacjentów, którzy są zapisani. Natomiast jest to na pewno mocno podważa wiarygodność producentów i taką pewność tych dostaw, których się spodziewamy w najbliższych tygodniach. A proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda ta pewność dostaw? No bo mamy tą sytuację wczorajszą z AstraZeneca, ale jak wyglądają harmonogramy, w jaki sposób są realizowane harmonogramy dostaw innych też producentów? To znaczy pytanie jest zupełnie proste. Mamy coś zagwarantowane, mamy coś zaplanowane. Jak często się zdarza, że to się zmieni? Czy to się zdarza i ryzyko istnieje cały czas. Natomiast na szczęście są to sporadyczne w tej chwili przypadki. Początkowo zaskoczył nas Pfizer. Dzisiaj Pfizer realizuje dostawy jak po sznurku i te dostawy no, są na czas do tej pory. Były zawirowania, jeśli chodzi tylko o wielkość tych dostaw. W tej chwili one się wyrównały i są na takim przewidywalnym, dobrym poziomie 380 tysięcy tygodniowo w każdy poniedziałek. AstraZeneca jeszcze przed, po pierwsze spóźniła się z złożeniem wniosku, deklarowała między innymi 2 miliony szczepionek każdego miesiąca od grudnia włącznie, czyli miało to być około 8 milionów szczepionek w pierwszym kwartale. No to widać, że ta liczba będzie zdecydowanie poniżej. Jeszcze przed podaniem ostatecznego harmonogramu w momencie podpisania umowy i to już zmieniła tą listę dostaw, ograniczając ją około 75%. Teraz jeszcze są właśnie takie historie z przesuwaniem dostaw na kolejne tygodnie. Jest to co najmniej właśnie nieodpowiedzialne, bo utrudnia zaplanowanie harmonogramu szczepień. Natomiast no, próbujemy sobie z tym jakoś radzić. Ostatni dostawca, Moderna, również jest dość nieregularny, to znaczy tak co 2 tygodnie plus minus 5 dni, no to w logistyce jest to taka niedopuszczalna wielkość. Rozumiemy, że jest sytuacja taka, gdzie te szczepionki są wszędzie na świecie potrzebne, natomiast no, umowy są od tego, żeby ich przestrzegać i w oparciu o te właśnie harmonogramy my również planujemy nasze działania, a później są niepotrzebne zamieszania. Panie prezesie, a wtedy, kiedy był problem ze szczepionkami Pfizera, wszyscy pamiętają to wiele tygodni temu, nastąpiło takie zmniejszenie dostaw do Polski, ale nie tylko do Polski. Pfizer wówczas tłumaczył, że jest to spowodowane przebudową ich linii technologicznych, a że później tych szczepionek będzie więcej. Czy ta obietnica, ta deklaracja została spełniona przez koncern? Czy rzeczywiście Pfizer albo zwiększył dostawy do Polski, albo też zapowiada, że te następne dostawy w jakimś tam w miarę nieodległej przyszłości będą większe?
No tak jak pani redaktor powiedziała, no Pfizer zapowiada, czekamy jeszcze na takie ostateczne harmonogramy potwierdzone tutaj na wszystkich szczeblach korporacji farmaceutycznej. To może się okazać, że bardzo nas pozytywnie zaskoczą, ale też jesteśmy przygotowani na negatywne scenariusze. Tutaj no podchodzimy do tych informacji no ostrożnie, pamiętając o tym, co wydarzyło się właśnie kilka tygodni temu. Na szczęście Pfizer był takim pierwszym przypadkiem, który bardzo mocno ochłodził tutaj emocje całej Europy. Szczęście w nieszczęściu, że myśmy podchodzili bardzo ostrożnie do tych harmonogramów i zaplanowany właśnie start szczepień populacyjnych już zakładał pewne limity. Okazało się, że bardzo słusznie, dzięki temu mogliśmy właśnie z jednej strony mieć dawki na drugie szczepienie, mogliśmy mieć również szczepienia w międzyczasie DPS-ów, także pod tym względem i kontynuować właśnie te szczepienia populacyjne. Pod tym względem mam wrażenie, że przeszliśmy tutaj obronną ręką, natomiast wiele krajów miało poważne kłopoty, poważne perturbacje, przesuwało Panie terminy prezesie, drugich szczepień albo proszę powstrzymywało powiedzieć, bo pan powiedział o tym, że Pfizer rzeczywiście składa takie deklaracje, że zwiększy dostawy szczepionek do Polski. Oczywiście pamiętając, że są to tylko deklaracje i że bardzo często deklaracje składane przez firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki na COVID-19 zmieniały się, to proszę powiedzieć, kiedy ewentualnie moglibyśmy odczuć to zwiększenie dostaw? Czy realnie nowe harmonogramy będą dotyczyć drugiego kwartału? W związku z tym już od kwietnia możemy trochę inaczej, może trochę inaczej wyglądać ten nasz harmonogram szczepień, ale o tych wszystkich sprawach chcielibyśmy mówić wtedy, kiedy one będą potwierdzone, ponieważ najgorsze, co może nas w tej chwili spotkać, to właśnie takie niespełnione deklaracje, bo wiele rzeczy się zmieniało, wiele rzeczy nie z naszej winy również w trakcie musiało się tutaj dostosować do bieżącej sytuacji. Dzisiaj chcielibyśmy no, na spokojnie zaplanować ten drugi kwartał i myślę, że w ciągu tygodnia lub dwóch będzie po pierwsze, będą potwierdzone harmonogramy wszystkich dostawców, po drugie będziemy wiedzieli też, jakie wolumeny w kolejnych tygodniach mogą dotrzeć do Polski i na tym oprzemy zapisy na kolejne grupy pacjentów. To, ile będziemy mieli szczepionek, będzie warunkowało, ile będziemy mieli wolnych terminów w danym tygodniu, ile punkty szczepień będą mogły obsłużyć Polaków właśnie w tym procesie szczepień. Panie prezesie, wiemy o tym, że w tej chwili też rozważane jest dopuszczenie do użycia na terenie Unii Europejskiej szczepionki firmy Johnson & Johnson i biorąc pod uwagę to, że amerykańska agencja leków już dała tej szczepionce zielone światło, no można się spodziewać, że również na terenie Unii Europejskiej ona będzie mogła trafić do użycia. Proszę powiedzieć, jeżeli tak by się stało w ciągu, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni, to kiedy można się spodziewać dostaw szczepionki Johnson & Johnson do Polski? I przypominamy, że jest to szczepionka jednodawkowa, więc tutaj już nie będzie tego problemu drugiego szczepienia. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas i również czekamy na te informacje. Ja myślę, że nie ma jednego modelu. W przypadku Pfizera to były 2 dni, w przypadku od ogłoszenia do dostawy, w przypadku szczepionki AstraZeneca to było około 1,5 tygodnia. No to wszystko to są kwestie już logistyczne po stronie producenta. My jesteśmy gotowi choćby od jutra, natomiast wiemy, że ten proces pewnie troszeczkę zajmie. Także czekamy na potwierdzenie tych informacji od producenta. Jesteśmy z producentem w bezpośrednim, codziennym kontakcie. A czy są jakieś deklaracje w tej chwili? No właśnie, są jakieś deklaracje ze strony producenta, niestety, ze strony firmy niestety Johnson & tylko Johnson? Takie, że dostaniemy informacje, jak tylko będą one znane. Więc tutaj niestety żadnych cyfr, żadnych terminów nie mamy. To jeszcze jedno pytanie związane właśnie z tą szczepionką. Jeżeli ona trafi do Polski, miejmy nadzieję, że trafi szybko po zatwierdzeniu przez Europejską Agencję Leków, to jak szybko z kolei państwo są w stanie uruchomić swój korytarz logistyczny, żeby ta szczepionka mogła zostać użyta w przychodniach?
Jesteśmy gotowi, choćby od przyszłego poniedziałku. To jest naprawdę sprawdzona, cała ta ścieżka jest sprawdzona, zweryfikowana. Tutaj myślę, że nie będziemy mieli większych problemów, jeśli chodzi o logistykę. Tym bardziej, że z tego co wiemy, również te akcesoria, które są dodatkiem do szczepionki, czy bez których szczepienie nie może się odbyć, czyli strzykawki, igły, to wszystko nie odbiega od tych standardów, z którymi jesteśmy tutaj dobrze obeznani. Tych sprzętów mamy na tyle dużo, że możemy spokojnie wielokrotnie zwiększyć te szczepienia w Polsce. Także oczywiście jesteśmy gotowi jak najszybciej. I to już za moment będziemy kontynuować. Ja przypomnę, że gościem Sygnałów Dnia jest pan Michał Kuczmierowski, szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dalsza część tej rozmowy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziękuję. Panie prezesie, pan wspomniał też o strzykawkach i igłach, no bo to rzeczywiście nie sama szczepionka, ale jeszcze to, dzięki czemu można tą szczepionkę podać, ale ja zapytam w takim razie o wszelkie środki ochrony, bo mamy w tej chwili wzrost zachorowań. Wiemy o tym, że ta trzecia fala niestety się rozpędza i wiemy również o tym, że tak zwana mutacja brytyjska koronawirusa staje się dominująca, a to jest ten wariant koronawirusa, który jest bardziej zaraźliwy. Proszę powiedzieć, jak państwo oceniają zabezpieczenie Polski w środki ochronne, przede wszystkim polskich szpitali i placówek medycznych? Środki ochrony to jest taki temat, który my na bieżąco obsługujemy, bo przez całą tą pandemię od marca właściwie do dzisiaj bez właściwie tygodnia czy dnia przerwy realizujemy dystrybucję środków ochrony do szpitali, do punktów medycznych, do punktów szczepień, przez wojewodów bezpośrednio w różnych modelach tutaj przy wsparciu WOT-u. To jest jakby duża akcja. My mamy ze sobą takie tygodnie, gdzie 30 tirów dziennie wyjeżdżało z naszych magazynów. Dzisiaj to jest taki łańcuch dostaw, który jest bardzo, bardzo dobrze jakby ustawiony, odpowiada na te bieżące potrzeby. Maseczek, kombinezonów nam nie zabraknie. Powiem więcej, właściwie maseczek 100%, kombinezonów 99%. To są środki ochrony pochodzenia polskiego, produkowane w polskich firmach, przez polskich przedsiębiorców, z polskich surowców. Więc po pierwsze mamy te materiały tutaj na miejscu. Dzięki temu skracamy czas logistyki. Po drugie mamy to od Polaków, czyli pieniądze zostają również w naszej gospodarce. To było bardzo ważne zadanie, które narzucił nam premier Mateusz Morawiecki, które zrealizowaliśmy. Naprawdę jesteśmy zadowoleni, bo te wszystkie właśnie programy typu polskie szwalnie, typu właśnie wspieranie tego potencjału produkcyjnego właśnie wśród polskich producentów, miał bardzo duże znaczenie i dzisiaj mamy tego efekty właśnie dzięki temu, że wszystkie te środki pochodzą od naszych rodzimych producentów. Panie prezesie, wiemy o tym, że przynajmniej w dwóch województwach, zdaje się, w tej chwili warmińsko-mazurskie i pomorskie, maseczki mają być też rozdawane ludziom. Proszę powiedzieć, jak ten proces będzie wyglądać? Jak te osoby, które będą chciały, czują, że potrzebują, nie mają swoich własnych, będą chciały otrzymać maseczkę, to co mają zrobić? Intencją tej akcji jest to, żeby w związku z wprowadzeniem tej zmiany, że już nie szalokominiarka, nie przyłbica, ale właśnie taka maseczka chirurgiczna będzie wymagana, czy maseczka zabezpieczająca właśnie przed koronawirusem będzie wymagana od wszystkich osób w miejscach publicznych. Dlatego została podjęta decyzja, żeby do województw, w których w tej chwili jest największa fala zakażeń, przeznaczyć właśnie z naszych magazynów maski trójwarstwowe, które będą mogły właśnie być taką barierą, będą bardzo, bardzo skuteczne właśnie w tym wyłapywaniu wirusa z oddechu. W związku z tym w tej chwili te maski są w drodze do wojewodów. Od wojewodów zostaną przekazane do samorządów. Samorządy będą realizowały tą dystrybucję lokalnie u siebie w gminach, powiatach. Zakładamy,
że to jest proces, który będzie trwał zapewne wiele tygodni, bo pewnie potrzebujących jest wiele i tych masek też jest wiele milionów, w związku z tym intencją natomiast jest to, że musi to dotrzeć do osób potrzebujących, które być może nie będą miały takiej łatwości w zapewnieniu sobie tych masek, które być może potrzebują właśnie takiego wsparcia i to wsparcie chcemy w ten sposób zapewnić. Panie prezesie, a proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z respiratorami, bo też wiemy o tym, że coraz więcej osób trafia niestety do szpitali w bardzo złym stanie i potrzebują takiego wsparcia, nawet tego mocnego wsparcia już przy użyciu respiratora. Jakie są nasze, jaki jest nasz taki, można powiedzieć, pas bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o respiratory? Czy Państwo mają w swoich magazynach jeszcze te urządzenia, które ewentualnie będą mogły być użyte w szpitalach? My dotychczas wydaliśmy na potrzeby szpitali właśnie w celu tworzenia łóżek covidowych ponad 5,5 tysiąca respiratorów. One trafiły do właśnie szpitali w celu zapewnienia tych łóżek, które w przypadku osób najciężej chorych będą mogły zapewnić wentylację. W związku z tym to wyposażenie jest tam, gdzie powinno być, jest przygotowane, czeka właśnie na ewentualną konieczność użycia. Mamy nadzieję, że nie będą potrzebne, że się bardziej zakurzą i nie będą musiały być uruchamiane. Natomiast jesteśmy gotowi, w sensie przekazaliśmy ten sprzęt, czeka on właśnie w szpitalach gotowy do wykorzystania. Mamy do tego jeszcze respiratory, które są na naszych magazynach. To jest również kilka tysięcy respiratorów, które mogą być właśnie wymieniane, przekazywane do szpitali. Warto, żeby szpitale, które przygotowują łóżka covidowe, zawczasu czyli, przepraszam, wiedziały, ja dopytam, czyli ten bufor respiratorowy, tak to nazwijmy, który jest w dyspozycji agencji, to jest kilka tysięcy tych urządzeń? Zdecydowanie jest to spora liczba, taka, która nie powinna nam właśnie tutaj budować jakichś problemów po stronie logistyki czy dostawy. Nie musimy kupować dodatkowego sprzętu, mamy go na naszych magazynach i będziemy używać, jak będzie potrzebny, jak będzie taka decyzja. Panie prezesie, posłowie Platformy Obywatelskiej, w zasadzie Koalicji Obywatelskiej, którzy zajmują się sprawą respiratorów, zakupu respiratorów w czasie tej pierwszej fali koronawirusa, w tym najtrudniejszym momencie, kiedy tak naprawdę nie wiadomo było, co się wydarzy i jaka jest ta choroba i czym się ją leczy, twierdzą, że część tych respiratorów, które Państwo mają, które zostały zakupione, to jest złom. Tutaj używam określeń używanych przez polityków, który tak naprawdę nadaje się do utylizacji, a nie do użycia. Czy to jest prawda? Ja bym zachęcał wszystkie osoby, które mają takie pomysły, żeby jednak powstrzymać się od siania jakiejś niepotrzebnej paniki albo rozprzestrzeniania fejków. Wszystkie respiratory, cały sprzęt, który mamy na naszych magazynach, to jest sprzęt, który ma wszystkie niezbędne certyfikaty, wszystkie niezbędne dopuszczenia i może być stosowany właśnie do wspierania leczenia chorób covidowych, ale nie tylko. Absolutnie nie ma takiej sytuacji, abyśmy wydali z naszych magazynów coś, co nie spełnia takich warunków czy norm. Zresztą zapraszam nie tylko posłów opozycji, ale również koalicji do tego, aby sprawdzić, przeprowadzić kontrolę poselską naszych magazynów. Chętnie to, co możemy pokazać, bo proszę pamiętać, że jesteśmy objęci jednak ustawą o ochronie informacji niejawnych, to pokażemy. Wielokrotnie wyjaśnialiśmy, nie zgadzamy się na tego typu fejki w przestrzeni publicznej i absolutnie nie ma takiej sytuacji. To co zostaje, jest przekazywane, to, czym dysponujemy jako agencja, ma wszystkie normy i spełnia najwyższe wymagania. Bardzo dziękuję. Pan Michał Kuczmierowski, który kieruje Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.